Ylcoienna. Ach, Hefalump. Przepraszam, co to jest Hefalump? Co to jest Hefalump? O Hefalumpie kto słyszał, ten wie, że żartów naprawdę z nim nie ma, o nie! Pazury ma krzywe i ostre jak szkło. I skrzydła na plecach ma, co szpecą go. Ale z tyłu plecy? No oczywiście, maleństwo, że z tyłu. Z tyłu ściosiowo! Że jak? Każdy górę ma w dole, a w górze ma dół. Po to by przodem merdał, a tyłem zaś czuł. Są wielkie jak morze, wysokie jak maszt. I większe trzy razy niż wszystko, co znasz. I łażą raz w tył. A czasami też w przód. Mają trzy rogi tam. 11 znów w dół. I są właśnie takie. Za dużo już słów mają. Zawsze trzy głowy i okrzyk bojowy. To Hefalumpy są, no już. Fajne? Z całą pewnością nie są fajne. Czają się w koło, by straszyć znów nas. Chyba najlepiej gdzie śpią, proszę was. A gdy sen wreszcie zwali potwory, te znów... Będzie widać, gdzie ogon. A gdzie jest ich przód? Wypiją ci miodek i zjedzą twój chleb. Ograbią twój dom, będzie pusty jak step. Najgorsze, że od nas. Aż tak różnią się? Mają. Zawsze trzy głowy i okrzyk bojowy, bo innym nie słowy, nie zwiera to zdrowy, to Hefalumpy są.